Oto zawołał bielak i pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Jest taki wspaniały dowcip, który opowiada o pewnym człowieku, którego dotknęło nieszczęście powodzi. Wszedł na dach, żeby ratować swoje życie. Woda otaczała jego dom i zaczął wzywać Boga na pomoc. I w pewnym momencie podpłynęła do domu łódka. On jednak odmówił, twierdząc, że z pewnością Bóg go uratuje. Poziom wody się zwiększał, on kilkakrotnie łódkę odprawił, aż w końcu niestety utonął. I kiedy już wchodził do bram nieba, przywitał go święty Piotr, a on z pretensjami podszedł do świętego Piotra i zaczął wygrażać Bogu, dlaczego go nie uratował. I na to Pan Bóg, widząc tą dyskusję, wyszedł do niego: ale jak cię nie ratowałem? Przecież trzykrotnie wysyłałem po ciebie łódkę. A no właśnie, często oczekujemy od Pana Boga jakichś cudownych rozwiązań. Jakiegoś cudu, który zmieni nasze życie. Oczekujemy fajerwerków, oczekujemy magii. Ale Bóg działa oczywiście również przez cuda, ale działa przede wszystkim przez innych ludzi. Otacza nas szańcem bogobojnych. Ten szaniec bogobojny to są właśnie inni ludzie. To jest właśnie doświadczenia Boga przez innych. Stajemy się narzędziem w rękach Pana Boga, żeby pomagać swoim braciom, żeby wypełniać Jego wolę. Ja sam osobiście doświadczyłem tego kilkakrotnie w życiu. Niezależnie od tego, w jakich relacjach byłem z Panem Bogiem, a były one i dobre, i złe, i byłem od Niego daleko, i byłem od Niego blisko. Kiedy pojawiał się jakiś problem, wydawałoby się, że nie do rozwiązania, to zawsze pojawiali się obok jacyś ludzie, którzy pomagali dobrym słowem, którzy pomagali dobrym czynem. I to jest właśnie działanie Pana Boga. Działanie Pana Boga nie polega wyłącznie na spektakularnych cudach. Polega na codziennym funkcjonowaniu ludzi. Polega na tym, że otacza nas szańcem bogobojnych. Otacza nas innymi ludźmi, którzy są w Jego ręku narzędziem.